Cześć. Trzecia rozgrzewki w modelu RAMP, literka M, Mobilize, czyli ćwiczenia mobilnościowe, ćwiczenia, które w sposób dynamiczny poprawiają nasz zakres ruchu. Skupimy się głównie na trzech częściach naszego ciała. Robimy ćwiczenia na mięśnie z tyłu łód, mięśnie, które zginają nasze kolana oraz prostują nasze biodro, więc żeby je rozciągnąć, będziemy zginać biodro i prostować kolano. Na mięśni, które są z przodu naszych bioder, grupa mięśni, która zgina nasz staw biodrowy, więc jeśli ona zgina nasz staw biodrowy, to my, żeby je rozciągnąć, będziemy staw biodrowy prostować. Oraz mięśnie klatki piersiowej i obręczy barkowej, mięśnie, które powodują, że się potrafimy zgarbić, że potrafimy nasze ręce przywieźć do siebie. Aby je rozciągnąć, będziemy próbowali robić ruchy odwodzenia. Większość z tych ćwiczeń znacie z lekcji WF-u, na pewno nieraz już te ćwiczenia robiliśmy, być może robiliście je na innych zajęciach. W związku z czym myślę, że jesteście w stanie te ćwiczenia wykonać, a ja bardziej Wam je przypomnę. Każde z tych ćwiczeń w czasie rozgrzewki w modelu RAMP powinno się wykonać minimum 4 razy na każdą stronę, a maksymalnej ilości nie ma. Ja zazwyczaj robię do 12 powtórzeń, dlatego też, że rozgrzewka nie ma nam zajmować 4 godzin. Rozgrzewka powinna taka zająć od 10 do 20 minut, w zależności od pogody. Dzisiaj Wy każde ćwiczenie wykonajcie 8 razy, a w swojej rozgrzewce, kiedy już będziecie sami decydować, będziecie wiedzieli, czy potrzebujecie zrobić je 4, 8 czy 12 razy, a może więcej. Co bardzo ważne, w czasie tych ćwiczeń powinniście wyraźnie czuć rozciąganie, ale nie szarpienie tych mięśni. Chodzi o to, aby przyzwyczaić się do pracy na pełnym zakresie ruchu, a nie żeby je szarpać. Rozgrzewka ma Wam wyjść na zdrowie, a nie Wam zaszkodzić. Zaczynamy od grupy kulszowo-goleniowej, zginanie kolan, prostowanie stawu biodrowego, to jest funkcja tych mięśni, więc żeby je rozciągnąć, będziemy prostować staw kolanowy, a uginać biodrowy. W tym celu wykonujemy wyprost raz prawą, raz lewą nogą do momentu, aż poczujemy rozciąganie w tylnej części nóg. Zauważcie, że ani nie trzymam nogi nie wiadomo jak długo, ani nie robię bardzo szybkich ruchów byle jakich i że moje biodra są na ziemi. Chodzi o to, aby rozciągnąć mięśnie, a nie o to, żeby sięgnąć nogą za głowę. Z wydechem prostuję nogę. Kolejną propozycją jest prostowanie nogi w unikiem przodem. Jedną nogę mam z przodu, to jest noga wykroczna, nogę drugą mam wyprostowaną z tyłu, ręce kładę po obu stronach nogi wykrocznej, z wydechem staram się jak najmocniej wyprostować nogę wykroczną, z wdechem z powrotem ją uginam. Dalej mogę tą grupę mięśniową rozciągnąć również stojąc. W pozycji stojącej daję jedną nogę do przodu, drugą delikatnie uginam i o prostych plecach wykonuję opad tułowia w przód. Po powtórzeniu zmieniam nogę. Zwróćcie uwagę na to, że teraz staram się trzymać moje plecy prosto. Nie wykonuję
szkło, gdzie się gapię, tylko staram się o prostych plecach zejść łowiem jak najbardziej w przód. Następnym ćwiczeniem, które możemy wykonać, aby rozciągnąć dynamicznie tą grupę mięśniową, jest tak zwana jaskółka, albo można to też nazwać martwym ciągiem na jednej nodze. Stojąc na jednej nodze, o prostych plecach, ciągnę nogę drugą, jak najwyżej do punktu, kiedy czuję rozciąganie, wraca. Powtarzam ćwiczenie na drugą stronę, hop, wraca. Zwróćcie uwagę na to, że ruch zaczyna się od unoszenia drugiej nogi w tył, a nie od opadu tłowia. Jeśli ćwiczenie jest za trudne, możecie użyć czegoś, co będzie Waszą podpórką. Może to być biurko, jeśli nie macie drabinek. Ważne, żeby to było stabilne. Chwytacie mniej więcej na wysokości biodra i wykonujecie najpierw powtórzenia na jedną stronę, a potem tą samą ilość powtórzeń na drugą stronę. Kolejna grupa mięśniowa, którą będziemy rozciągać dynamicznie, to jest grupa zginająca nasz staw biodrowy. Grupa zginaczy bioder. Te mięśnie rozciągamy chociażby robiąc kręg jednonóż i teraz w tym kręgu jednonóż wyciągam ręce i głowę jak najwyżej do sufitu, biodra pcham do przodu i robię skłon tułowia na nogę wykroczną. Do góry ręce, biodra w przód i skłon tułowia na nogę wykroczną. Poza pachwiną z przodu, gdzie może się pojawić rozciąganie, rozciąganie może również pojawić się z przodu uda oraz w momencie, kiedy robimy skłon, mogą Wam się rozciągać mięśnie skośne brzucha. Ćwiczeniem, które pewnie już znacie z lekcji wychowania fizycznego, jest wypad w przód. W metodologii siłownianej, zwane wykrokami, my będziemy to ćwiczenie robić, robiąc wypady w tył. Mogę to zrobić albo z rękami na biodrach, prostym tułowiem, hop, schodzę kolanem jak najniżej, prosty tułów, prostuję się, hop, prostuję się. Ćwiczę raz na jedną, raz na drugą nogę. Najczęstszym błędem tutaj jest opieranie się o udo nogi wykrocznej. Żeby rozciągnąć ten mięsień, muszę się tutaj wyprostować. Opierając się, gapię się i ten mięsień jest skrócony. Pamiętajcie, aby Wasz tułów był prosty. Aby sobie zwiększyć efektywność tego ćwiczenia, możecie po wysunięciu nogi w tył dać rękę po stronie tej nogi do sufitu, a przeciwną ręką sięgnąć do nogi zakrocznej. Następnie od mięśni kulszowo-goleniowych przez mięśnie zginające staw biodrowy przechodzimy do obręczy barkowej. Tutaj staramy się rozciągnąć mięśnie, które przywodzą nasze ręce i zginają nasz kręgosłup w odcinku piersiowym w przód. Aby je rozciągnąć, musimy prostować się i odwodzić nasze ręce bokiem w tył. Dobrze powiedziałem, bokiem w tył? Pierwszą propozycją jest w kręgu prostym. Dajemy ręce za głowę i ciągnę łokieć i łopatkę do tyłu. Próbuję skręcić się za tą ręką. Raz w jedną, raz w drugą stronę.
łokciem, bo ręka to jest to, co mamy za głową. Najczęstszym błędem w tym ćwiczeniu jest trzymanie łokci z przodu, nieodwodzenie ich i podnoszenie wysoko barków. Patrzcie z przodu, od boku i nieprawidłowo, kiedy trzymam ręce, jestem zgarbiony. Kolejną propozycją jest tak zwany Spiderman. Spiderman, przynajmniej ja tak nazywam to ćwiczenie. Ćwiczenie, gdzie jesteśmy w uniku podpartym i sięgamy ręką maksymalnie do sufitu, wypychając klatkę piersiową raz jedną, raz drugą ręką. I to samo oczywiście muszę wykonać tyle samo razy, mając drugą nogę z przodu. Robiąc to ćwiczenie, staram się, aby noga zakroczna była wyprostowana. Mięśnie klatki piersiowej oraz obręczy barkowej mogę rozciągnąć również robiąc różnego rodzaju wymachy, na przykład robiąc wymachy rękami w tył. Zwróćcie uwagę na to, że staram się, aby moje ręce były powyżej mojej linii barków i kciukami jestem skierowany do tyłu. Jeśli dam ręce za nisko, moje barki zaczną uciekać do przodu, to ćwiczenie nie jest tak efektywne. Mogę zupełnie nie poczuć tego efektu, szczególnie jeśli jeszcze dam kciuki w przód. Staram się otworzyć klatkę piersiową. Oczywiście część mobilnościowa może składać się w dużo większej gamy ćwiczeń. Na lekcjach często wykonujemy jeszcze inne ćwiczenia, ale rozciągnięcie tych trzech grup mięśniowych pozwala Wam wykonać większość ćwiczeń w pełnym zakresie ruchu. W naszej rozgrzewce ramp przepracowaliśmy już trzy części naszej rozgrzewki. Literkę R, czyli Raise, literkę A, czyli Activation, literkę M, Mobilize, czyli rozciąganie dynamiczne. I teraz została nam ostatnia literka, literka P, czyli podnoszenie potencjału naszego ciała.